Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wczorajsza katecheza naprawdę była dla mnie niezapomniana. Dała mi w kość rozmowa z tym gościem, ale mimo to ciągnijmy dalej. Katecheza 88, 6 czerwca 2020 roku. Nawet nie pytajcie się, gdzie jestem. Choć może to być niektórych pytaniem. Jestem bardzo, bardzo daleko. To są uliczki Poznania. Dzisiejsza Ewangelia. To słowo, którym się najczęściej dziela. Jezus porównuje dwie postawy ludzi. Tak myślałem, do kogo można by porównać jedną. Jedni nazywali się uczeni w piśmie. Uczeni w piśmie, czyli tacy ludzie, no, którzy byli uczonymi. Uczyli się, czytali pismo, analizowali, uczyli się go na pamięć, uczyli się go interpretować i uczyli innych, jak należy go przestrzegać. Byli znawcami po prostu. Interpretowali i pouczali innych regularnie. Lubili tę robotę. Jezus zaczyna tę Ewangelię od Jezus przestrzega nas przed uczonymi w piśmie, czyli ci, słuchajcie, którzy całe życie spędzili na tym, żeby nauczyć się Słowa Bożego na pamięć, żeby nauczyć się go interpretować według tego, jak interpretowali go starsi, jak interpretował go cały tutaj ród Izraela. I to byli znawcy prawa, znawcy tego, jak Bóg prowadzi naród wybrany. Jezus ludzi wierzących, do których przemawiał, przestrzega przed uczonymi w piśmie. Czyli Jezus przestrzega zwykłych ludzi chodzących po ulicach przed tymi, którzy mieli być wzorem, mieli być świadectwem, mieli być wsparciem i możliwością odnalezienia drogi do Boga. Jezus mówi: strzeżcie się ich. Chodzą w długich szatach, odprawiają długie modlitwy. Po prostu robią wszystko na pokaz. To, co mówią, słuchajcie, tego, co robią, nie naśladujcie. I druga postawa, o której Jezus mówi, to tak na pewno nie ma przypadku. O, przez przypadek jakaś uboga wdowa się tam zaplątała, połączyli historię i już. Nie zaplątała się. I mamy ubogą wdowę w drugiej części tej historii. Ta uboga wdowa wrzuca pieniążek, ofiarę na świątynię. Wchodząc do świątyni zawsze składano ofiarę, bo kapłani, lewici musieli z czegoś żyć. Utrzymywanie też całej świątyni jerozolimskiej. Wrzuciła bardzo malutko. Jezus pochwala ubogą wdowę. Ten kontekst, z jednej strony zganieni uczeni w piśmie, przed którymi Jezus przestrzega, czyli hello, uwaga, tam jest dziura, nie należy wchodzić, informuję was, uwaga, uwaga, to jest niebezpieczne, tego nie naśladujemy. I uboga wdowa, która na pewno nie miała w dzieciństwie, w młodości czasu, żeby studiować pismo, żeby się uczyć, żeby chodzić do szkoły. Ona nie chodziła do żadnych szkół rabinackich, czyli do takich szkół, gdzie uczą czytać, pisać, interpretować, uczyć się na pamięć. Nikt nie przyłożył do edukacji tej kobiety nawet odrobinki. To była wdowa. Opiekowała się dziećmi. Rodziła dzieci, opiekowała się kolejnymi dziećmi. Świetnie pewnie gotowała. Wiecie, jakie robiła placki po żydowsku? Czy wiecie, jaką fantastyczną macę robiła? Po prostu nie zdajecie sprawy. Ona jest przez Jezusa pochwalona. Pochwalona co prawda za to, że ona wrzuciła więcej. Ale to, że ktoś wrzuca więcej lub mniej, wypływa stąd. Tak jak w przypadku uczonych w piśmie, ich postawa, totalny egoizm, czyli po prostu patrzcie na mnie, patrzcie, jacy jesteśmy, fantastyczni i znawcy, wypływa z serca. Ta hojność, którą okazała uboga wdowa, dając dwa małe pieniążki, czyli jeden grosz, a to było dla niej dużo, również wypływa z serca. Taka historia o spotkaniu dwóch serc. Jednego serca, przed którym Jezus przestrzega, i drugiego serca, do którego my mamy zmierzać. Nie.
mam nic, co bym mógł Tobie dać. Nie mam sił, by przed Tobą, Panie, stać. Puste ręce przynoszę przed Twój.